Środa, 13 października 2021 roku. Zakończyła się już przerwa reprezentacyjna. Czekamy już z niecierpliwością na mecze klubowe, chociaż ta przerwa reprezentacyjna nie była jakaś najgorsza. Okazała się szczęśliwa dla naszej reprezentacji, o której dzisiaj właśnie porozmawiamy w piłkarskiej pogadance. Porozmawiamy także o Lidze Narodów, bo ta też miała miejsce właśnie w ubiegłym tygodniu. No a rozmawiać będziemy standardowo z Maciejem Jędrzejakiem. Dzień dobry. Oraz z Kubą Dudą, żółtoczerwone.pl, futrol.pl. Cześć, cześć, witam. Ja oczywiście nazywam się Kamil Aleksandrowicz. No i już przechodząc od razu do tego, co mamy najbliżej w pamięci, a więc wczorajszego spotkania Albanii z Polską, wygranego dla nas, dla biało-czerwonych. No i czy to był waszym zdaniem dobry mecz w wykonaniu właśnie reprezentacji Paulo Souzy? No bo wiadomo, wygraliśmy, no ale czy to spotkanie wam się generalnie podobało? Jak oceniacie właśnie przebieg tego starcia z Albańczykami? Absolutnie mi się nie podobało to spotkanie. Odpowiadając tak stricte bezpośrednio na tę część pytania, no uważam, że był to mecz bardzo brzydki, bardzo ciężki do oglądania. Na przykład gdyby zasiadał do tego spotkania jako bezstronny kibic, który po prostu chce sobie obejrzeć trochę piłki nożnej, to myślę, że po pierwszej połowie bym po prostu telewizor wyłączył, bo ten mecz no, był bardzo zły do oglądania. Niewiele składnych akcji, dużo chaosu. Zresztą same liczby to pokazują, że tak naprawdę mieliśmy przez cały mecz tylko 3 strzały, a Albańczycy generalnie do ostatnich minut tak naprawdę nie uderzyli w światło bramki Wojciecha Szczęsnego, który tak naprawdę dopiero właśnie w końcówce spotkania został zmuszony do i tak bardzo prostej interwencji na strzał po bliższym słupku. Generalnie no był to mecz bardzo słaby i prawdę powiedziawszy widziałem opinię, że właśnie Polacy bardzo pluliby sobie w brodę, gdyby tego meczu nie wygrali ze względu na to, że Albania była taka bezbronna. Ale z drugiej strony uważam, że Polacy też byli strani i moim zdaniem to był taki mecz właśnie na remis 0-0, bo żaden z zespołów tak naprawdę niczym się nie wyróżniał. Ostatecznie jednak udało nam się przeprowadzić tę błyskotliwą akcję. Po raz kolejny Paulo Sousa pokazał, że no, jeśli chodzi o granie w otwarte karty, to on dobry za bardzo w to nie jest, ale ma kilka asów w rękawie i potrafi je zawsze wyciągnąć. Ponownie to zmiany okazały się tym kluczem do zwycięstwa. No, trzeba powiedzieć, że Mateusz Klich zagrał chyba lepsze minuty, które dostał, niż gdybyśmy zsumowali to, co zagrał Jakub Moder i Grzegorz Krychowiak w środku pola. Kapitalne podanie od zawodnika Lidz. No i obsłużony Karol Świderski, który też myślę, że spisał się lepiej niż Adam Buksa czy Robert Lewandowski, bo po prostu urwał się jednak tej defensywie Andory, Albanii oczywiście. I znalazł się tam, gdzie być powinien. I przede wszystkim tę akcję skończył, jakże ważną akcję w no, późnym etapie spotkania, więc też presja była na nim bardzo wielka, a mimo wszystko udało się rezerwowym wyciągnąć nas na prostą. No i oczywiście najważniejsze zwycięstwo się niby nie sądzi, ale no ja jestem bardzo rozczarowany taką grą reprezentacji i uważam, że to był nawet chyba słabszy mecz nasz, nawet na pewno był to słabszy mecz nasz niż ten pierwszy z Albanią, kiedy to już mówiło się w bardzo negatywnej formie o polskiej reprezentacji, ale jednak wygraliśmy 4-1. A ja tutaj pozwolę się nie zgodzić z tą kwestią, że zagraliśmy gorzej niż na Narodowym z Albanią, bo mi się wydaje, że okej, do przodu nie było takiego polotu, nie było nie wiadomo ilu sytuacji, ale jeśli chodzi o grę defensywną, no to trzeba przyznać, że dłuższymi momentami wyglądało to naprawdę dobrze i uważam, że tutaj to był klucz do zwycięstwa właśnie. Nie dać się tak tym Albańczykom rozkręcić, no bo wiemy, jak to wygląda na Bałkanach, że jedna, dwie akcje, zaraz jeszcze trybuny tam zaczynają wariować i zawodnicy dostają wiatru w żagle. My na coś takiego nie pozwoliliśmy wczoraj, co było bardzo ważne, bo nie było takiego kotła, nawet w tej końcówce, gdzie tam już oczywiście no były piłki wybijane na oślep, ale generalnie to nie była jakaś taka obrona Częstochowy,
którą oglądając mieliśmy przekonanie, że no zaraz coś się z tego urodzi. To była taka gra w obronie, która po prostu była wskazana na tamten moment. A ja tak jeszcze uważam, że generalnie ten wczorajszy mecz, oczywiście, to nie był dobry mecz do oglądania. Podobnie jak Maciek tutaj uważam, że gdybym był bezstronnym kibicem, no to pewnie w przerwie bym albo wyłączył telewizor, albo po prostu zmienił kanał, włączył sobie jakieś inne spotkanie, ale generalnie no było widać, że to jest mecz na 0-0 albo tylko do tej jednej bramki, bo od początku nie oglądaliśmy zbyt wielu sytuacji i to nie zwiastowało tego, że będziemy mieli wynik pokroju tego 4-1 z pierwszego meczu. Raczej zanosiło się na bezbramkowy remis albo 1-0 w którąś ze stron. Na szczęście skończyło się na 1-0 dla nas. I dopisujemy kolejne 3 punkty, które oczywiście są bardzo ważne w kontekście walki o baraże. Maciek wspomniał, że kluczem do zwycięstwa byli rezerwowi. To jest oczywiście prawda, no ale też chciałbym Was zapytać, czy defensywa nie odegrała też ważnej roli w tym meczu? Oczywiście nie dopuszczaliśmy do sytuacji Albańczyków. No i właśnie, to chyba można chwalić za tą postawę w obronie. Czy to Kamila Glika, czy Jana Bednarka, bo Paweł Dawidowicz, czy jakoś taki mam wrażenie, że jakby był trochę wyłączony z tego meczu, bo mało było właśnie Pawła w grze, czy to defensywnej, czy nawet w konstruowaniu akcji od tyłu. Taki jakiś taki niewidoczny był to jego występ, ale z kolei Glik i Bednarek, no to na takim swoim solidnym, dobrym poziomie zagrali. Być może to był też niejako klucz do tego, że bramki w tym meczu nie straciliśmy, co też nie jest regułą za kadencji Paulo Souzy. Też właśnie Kuba wspomniał, że coś mogło nam się podobać, to na pewno ta gra defensywna. No i na pewno oba zespoły wyniosły te wnioski z pierwszego spotkania, bo no zarówno my, jak i Albańczycy nie prezentowaliśmy się najlepiej w obronie. Na no to był już taki bardzo statyczny mecz, właśnie bardzo zachowawczy, gdzie no defensywa grała bezpiecznie i tak naprawdę linie ataku były przez większość czasu wyłączone kompletnie z gry. Zdecydowanie podpisuję się pod tym, że rzeczywiście możemy być zadowoleni z gry defensywnej i no, zapomniałem o tym w swojej pierwszej wypowiedzi, żeby pochwalić naszą obronę, ale no, jeśli miałbym kogoś wystawić na ten piedestał, kogoś wyróżnić, to zdecydowanie byłby to Kamil Glik, zawodnik, który w ostatnim czasie bardzo mi się nie podobał w kadrze. Wręcz już zaczynałem być na tyle jego krytykiem, że uznawałem, że skoro ten zawodnik gra na poziomie Serie B, skoro nie prezentuje wcale takiego wysokiego poziomu w kadrze, jakiego by się od niego wymagało, to może trzeba dać szansę komuś młodszemu, bo kilku na pewno młodszych zawodników jest. Mamy Majka Nawrockiego, mamy chociażby Mateusza Wietrzyka. Z Legii są bardzo mocno łączeni z kadrą, a cały czas powoływany jest Glik. No ale jednak ten mecz Kamila Glika pokazał tę jego klasę, to wyrachowanie i doświadczenie. Tego, że jeszcze na pewno kadrze się może niejednokrotnie przydać, i mimo tego, że no z Benevento obniżył jednak znacząco poziom rozgrywkowy i ogólnie poziom, na jakim gra jego zespół, tak jednak w kadrze no jest zawodnikiem, którego będzie arcytrudno zastąpić i jeszcze na pewno trzeba z jego usług korzystać. Jeśli chodzi o samego Dawidowicza, to mam wrażenie, że też po prostu Albańczycy skupiali się, jeśli już to na grze prawą stroną albo środkiem. Temu też Dawidowicz nie był aż tak często aktywny, no ale rzeczywiście był nieco na uboczu, być może też nie był aż tak potrzebny, nie ukrywajmy, bo właśnie no, jednak Albańczycy nie byli w stanie zgrozić naszej bramce, więc no, można go z jednej strony skrytykować, że czasem nie pomagał kolegów, czasem się gdzieś nie przesunął mocniej, by wspomóc dany sektor, ale z drugiej strony też najwyraźniej jego pomoc po prostu nie była też w tym spotkaniu aż tak potrzebna. I jeszcze na sam koniec swojej wypowiedzi chciałbym też mimo wszystko pochwalić naszych rywali, Albańczyków, bo jednak pojedynki Marasza Kunduli z Robertem Lewandowskim zazwyczaj kończyły się zwycięstwem młodego albańskiego stopera, który gra co prawda na poziomie Serie A, ale jednak mierzył się, jakby powiedzieć śmiało, z jednym z najlepszych, jak nie najlepszym napastnikiem na świecie aktualnie. I zniósł tę presję albański defensor. I myślę, że
No, dla Roberta Lewandowskiego to była mimo wszystko taka dosyć bolesna i dosyć piekąca lekcja pokory, bo no, taki młokos troszeczkę myślę, że go utemperował i sam się zastanawiam, jakie miał myśli w głowie Robert Lewandowski po takim spotkaniu, kiedy jednak no, spadło na niego sporo słów krytyki i no, trzeba powiedzieć, że był to bardzo bezbarwny mecz Roberta Lewandowskiego. No, na pewno jest tutaj, tak, ja już mówiłem o tej grze obronnej, bo tutaj właśnie uważam, że to był klucz do zwycięstwa w tym meczu. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że my w końcu zachowaliśmy czyste konto w meczu z poważnym rywalem, bo z całym szacunkiem, ale San Marino czy Andory za poważnych rywali my brać nie powinniśmy, a ta Albania to już jest zespół naprawdę mocny. I my wreszcie zachowujemy czyste konto z takim zespołem, więc naprawdę tutaj, no nie mówię, że trzeba otwierać korki, tutaj otwierać szampany, ale generalnie no, są powody do uśmiechu. I naprawdę ta gra obronna wygląda coraz lepiej, bo już zalążki tej dobrej defensywy mieliśmy w tym starciu z Anglią na Stadionie Narodowym, gdzie no naprawdę tam Anglicy nie tworzyli sobie praktycznie w ogóle sytuacji i pamiętamy w jaki sposób straciliśmy gola po strzale z dystansu. A tutaj też, no Albańczycy, tak jak już mówiliśmy, pierwszy celny strzał oddali w samej końcówce i to nie, umówmy się, to nie był strzał, który mógłby zagrozić Wojciechowi Szczęsnemu, bo to takie uderzenie to Szczęsny łapie z zamkniętymi oczami, ale generalnie na pewno Glik był generałem tej obrony, był szefem i to już nie, też nie pierwszy raz, bo tak identyczna sytuacja miała miejsce w tym już wspomnianym starciu z Anglią, gdzie po prostu Glik no, szefował. Ja byłem po prostu zdumiony tym, co on robił w grze obronnej, był niesamowity. Wczoraj to nie był aż ten poziom, ale no, naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie. Zresztą, no, tak jak cała ta linia defensywy, no bo okej, no Kamil Jóźwiak też zagrał całkiem przyzwoicie. Na początku jakiś tam popełnił błąd, ale potem już naprawdę w obronie dawał radę. Mniej było go trochę z przodu, ale no, w obronie dawał radę. Tymoteusz Puchacz no, po prostu jest fenomenem, bo chłop nie gra praktycznie w ogóle w tym Unionie, a potem przyjeżdża na kadrę i jest jednym z najaktywniejszych zawodników w tej reprezentacji w kolejnym meczu. A Paweł Dawidowicz to był po prostu taki poprawny występ. Nie wyróżnił się za bardzo, ale też nic nie zawalił. Taki poprawny występ. Oczywiście dobrze, że zagrał tak i miejmy nadzieję, że będzie tak grał w kolejnych spotkaniach. Jan Bednarek razem z, tak jak Kamil Glik był szefem we wczorajszym spotkaniu, także naprawdę też ja chciałbym tutaj pochwalić za grę defensywną, chciałbym pochwalić Grzegorza Krychowiaka, który no, zrobił tą głupią stratę na początku spotkania, gdzie tam potem sam wrócił, wyczyścił tą sytuację, ale potem moim zdaniem grał naprawdę dobrze w destrukcji. No wiadomo, Krychowiak ma swoje ograniczenia i do przodu nie będzie rozrzucał tych piłek jak Sergio Busquets, chociażby, ale w obronie naprawdę dawał wczoraj radę. I no co, oby tak dalej, oby tak dalej, oby tak obrona funkcjonowała w kolejnych meczach i oby więcej czystych kont, bo są nam potrzebne. Wywołałeś Grzegorza Krychowiaka, o którego właśnie chciałem teraz zapytać. No nie wiem, mówisz, że dobrze zagrał. Ja jakoś nie wiem, nie za bardzo podzielam twoje zdanie. To znaczy, okej, no dawał radę, jeśli chodzi o przerywanie akcji i tak dalej, ale mnie ciągle w Grzegorzu Krychowiaku irytuje to, że gdy jest nieco mniej miejsca, to od razu zaczynają się takie właśnie problemy, jak te wycofanie piłki do tyłu i strata, gdzieś właśnie takie niewymuszone te błędy i nie potrafi się wtedy Krychowiak utrzymać się przy piłce. Wiadomo, że on ma swoje ograniczenia, ale no powinien też, mając już tak duże doświadczenie w grze na wysokim poziomie, że powinien te ograniczenia jakoś niwelować, że jakoś powinien się na tyle mądrze zachowywać, ustawiać, że jednak żeby tych błędów unikać. No i właśnie, jak generalnie już Kuba powiedziałeś, że oceniasz go pozytywnie, ale jak właśnie Maciek oceniasz występ Grzegorza Krychowiaka? Czy dla ciebie to jest też taki zawodnik, który jeszcze może sporo dać kadrze, czy jednak
te jego takie problemy, mniejsze lub większe czasami, powodują, że no, nie jest pewny ten środek pola reprezentacji Polski razem z nim w składzie. Na pewno kadrze może jeszcze trochę dać, bo to jest zawodnik niewątpliwie doświadczony, który grał na poziomie, na jakim większość piłkarzy z naszego zespołu nigdy nie wystąpiła, ale odnośnie samego tego spotkania, no to ponownie muszę zająć mimo wszystko przeciwną stronę względem Kuby, bo no uważam, że to nie był za dobry mecz, czyli bardziej się skłaniam ku twojemu werdyktowi, Kamil. No, była ta strata w pierwszej połowie, o której ty, Kuba, wspomniałeś. Na pewno zasługuje na mimo wszystko uznanie, że bardzo szybko Krychowiak się po tym pozbierał i zaliczył no, błyskawiczny powrót do defensywy. Wydaje mi się, że on miał taki strach w oczach, że po prostu od razu znacznie szybciej zaczął biegać po boisku, bo po prostu przeteleportował się wtedy do Albańczyka, wręcz bym powiedział, by powstrzymać jego próbę strzelecką. Ale ogólnie to też. Że Grzegorz Krychowiak nie potrafi grać do końca w ataku, bo on chociażby udowodnił to w lidze rosyjskiej, notując bardzo dobre liczby ofensywne. Przecież on tam strzelał gole niejednokrotnie częściej aniżeli zawodnicy ofensywni w Lokomotywie, jeszcze wtedy, kiedy grał w stolicy Moskwy. I to jest gracz, który no być może w polu karnym rywala nie dałby nam wiele, ale grając chociażby na obrzeżu szesnastki przeciwnika, na pewno byłby w stanie zrobić sporo, bo Grzegorz Krychowiak potrafi uderzyć z dystansu. Grzegorz Krychowiak ma też mimo wszystko czasami taki przebłysk inteligencji boiskowej. Mówię czasami, bo ostatnio niestety tego nie pokazywał. Kiedy piłka znajdowała się pod jego nogami, no wyglądał jak zawodnik, który do końca sam nie wie, co z tą piłką chce zrobić. Zawsze wręcz można było patrzeć na to ze strachem w oczach, co też Krychowiakowi przyjdzie do głowy, czy za moment nie spresuje go jakiś rywal i czy nie będzie kłopotów, czy nie zaliczy jakiejś głupiej straty. Mi to osobiście przypomina jego początki w kadrze, kiedy do końca nie wiedzieliśmy, kim jest Grzegorz Krychowiak, jego gra była taka bardzo impulsywna, bardzo raptowna, nerwowa. Czasami dawało to życie akcjom, ale też niejednokrotnie powodowało porażenie. Wtedy zresztą Krychowiak biegał z taką nieogarniętą czupryną, strasznie rozczochrany był i mam wrażenie, że ta fryzura też oddawała mocno jego styl gry. Taki nieco niepoukładany, taki nieco chaotyczny. Więc no mimo wszystko no zdecydowanie zmiana Mateusza Klicha pokazała nam, jak powinien wyglądać przynajmniej jeden ze środkowych pomocników w tym spotkaniu. Co do Grzegorza Krychowiaka, widziałem, że ludzie no, tam wymieniali opinię Jakub Moder czy Krychowiak, który. Ja szczerze powiedziawszy nie będę tutaj oceniał. No, Krychowiak niewątpliwie musi się spisywać na wyższym poziomie, zwłaszcza będąc tak doświadczonym graczem, który ma taki CV i taki już staż w kadrze, ale też myślę, że wiele osób już patrzy na niego bardzo sceptycznie i będzie musiał odbudować swoją pozycję po prostu w zespole. No, generalnie, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, to myślę, że Grzegorz Krychowiak no, i tak by się w niej znalazł, ze względu na to, co Paulo Sousa by wymyślił, bo no, jednak sporo było tych wtopów, jeśli chodzi o skład wyjściowy na Albanię, ale ogólnie w kontekście przyszłości rozważyłbym mimo wszystko dowołanie jakiegoś zawodnika hipotetycznie, który mógłby też stanowić konkurencję dla Grzegorza Krychowiaka. Znaczy wiecie, jest jeden taki zawodnik, który moim zdaniem wchodzi z miejsca za Krychowiaka do reprezentacji, tylko nazywa się Krystian Bielik, tylko po prostu ma problemy ze zdrowiem. Nie będę Już też myślałem, że trwał. Jacek Kuralski. Jacek Góralski też Ja też mógłby myślałem, że wejść. Jacek Góralski. Nie, dwóch mamy takich, którzy mogą wejść w to miejsce, tylko Bielik jest po prostu wszechstronniejszym graczem od Góralskiego. I ja też nie mówię, że uważam, że on zagrał jakiś fenomenalny mecz wczoraj. Po prostu widziałem gorsze mecze Grzegorza Krychowiaka w kadrze i no okej, okay, bo tutaj to wiadomo, że do przodu Krychowiak to nie będzie. Do przodu, umówmy się, jeśli chodzi o środek pomocy, to do przodu mają grać u nas w kadrze inni zawodnicy, jak na przykład Piotr Zieliński, który moim zdaniem też zagrał wczoraj całkiem przyzwoite spotkanie, a Krychowiak ma bardziej zabezpieczać i uważam, że wczoraj miał kilka takich ważnych interwencji, które sprawiły, że z tej roli się wywiązał. Tak jak powiedziałem, czekam na powrót Krystiana Bielika, bo chciałbym zobaczyć, jak pomoc reprezentacji będzie wyglądała, gdy w miejsce takiego statycznego Krychowiaka
wejdzie Bielik, który jednak jest zawodnikiem dużo bardziej ruchliwym i który ma no, większy ciąg na bramkę. To chciałbym naprawdę zobaczyć. Mam nadzieję, że tego doczekam. Mam nadzieję, że Christian Bielik nie będzie miał już problemów ze zdrowiem, co pozwoli mu na regularne gry, występy w kadrze. No miejmy nadzieję, że do Mistrzostw Świata już jego sytuacja będzie no, dużo bardziej stabilna. Też oczywiście życzę mu dużo zdrowia, tak samo jak Jackowi Góralskiemu, bo tak nie bez powodu go też przywołałem, bo wiadomo, że gdyby był Jacek Góralski, to Grzegorz Krychowiak też mógłby być trochę bardziej ofensywnie ustawiony, ale też wiemy, że Paulo Sousa od początku mówił, że chce Grzegorza Krychowiaka takiego, jakiego miała kiedyś Sevilla, takiego, który przecina, takiego, który gra przede wszystkim w defensywie. No i Krychowiak powiedzmy, że jakoś w tej roli się pewnie odnajdzie w najbliższym czasie. Przejdźmy teraz do no, niewątpliwie tego największego bohatera tego spotkania. Pierwszy kontakt z piłką i od razu gol Karola Świderskiego. Można powiedzieć, że on tak naprawdę otrzymuje od Paulo Sousy chyba największe zaufanie, odkąd został powołany przez portugalskiego selekcjonera. No to gra naprawdę bardzo dobrze i może się podobać. 12 meczów, 5 goli i asysta, takie są jego statystyki w reprezentacji. No i ja bym chciał teraz was zapytać, czy to jest idealny partner dla Roberta Lewandowskiego, odkąd oczywiście problemy ze zdrowiem i formą ma Arkadiusz Milik. Wydaje mi się, że chyba tak, no bo jednak, okej, okay, Adam Buksa też swoje strzelał, ale nie wiem, czy on tak właśnie wpasowuje się w charakterystykę gry z Robertem Lewandowskim, bo to jednak jest dość podobny zawodnik, też silny, dobrze zbudowany, a Świderski to jest taki, można powiedzieć, spryciarz, bo wszędzie gdzieś się odnajdzie w polu karnym. Czy tak jak strzelił gola z San Marino, ładnie wychodząc do główki, czy teraz właśnie z Albanią, no, ma taką czućkę właśnie w polu karnym i dobrze się odnajduje na różnych pozycjach z przodu Karol Świderski. To ogólnie, jeśli chodzi o samo pytanie, czy jest idealnym partnerem dla Roberta Lewandowskiego, to myślę, że jeszcze tej odpowiedzi raczej nie poznaliśmy, ale na pewno cieszy fakt, że w końcu mamy tak naprawdę solidną konkurencję w ataku, że to nie jest Robert Lewandowski i ten drugi, i w tym wypadku tym drugim był zazwyczaj w ostatnim czasie albo Krzysztof Piątek, albo Arkadiusz Milik, mimo tego, że obaj zaliczyli spore zjazdy w swojej karierze. Ale tym drugim teraz może być właśnie albo Adam Buksa, albo Karol Świderski. Myślę, że każdy z tych zawodników po prostu w pewien sposób ostatnio punktował. No teraz Świderski na pewno po tej Albanii będzie zyskał znacząco w oczach Paulo Sousy, ale na pewno może nas cieszyć fakt tej konkurencji w ataku, bo były momenty jeszcze kilka lat temu w polskiej reprezentacji, kiedy napastnikiem oczywiście tą trójką, wcześniej wymienioną Piątek, Milik, Lewandowski, był na przykład jeszcze jednym napastnikiem Teodorczyk albo Kownacki. Zawodnicy, którzy w swojej karierze klubowej, no ich losy nie toczą się najlepiej. Zwłaszcza, że te ostatnie lata, chociażby dla Teodorczyka, to było głównie grzanie ławki. Jeśli chodzi o Kownackiego, leczenie kontuzji i znaczące obniżenie poziomu przechodząc do Fortuny Düsseldorf. Więc na pewno cieszy taki fakt tego, że Karol Świderski wchodzi na boisko w tak kluczowym momencie spotkania i jest w stanie zrobić to, czego chociażby Robert Lewandowski czy Adam Buksa nie byli w stanie zrobić przez te no, praktycznie 70 minut. Więc to jest aspekt. Gracz, na którego no, można powiedzieć w trakcie codziennego grania w piłkę nie zerkamy specjalnie, bo jednak gra w dosyć niszowej lidze, jaką jest Liga Grecka, ale ewidentnie tacy zawodnicy też potrafią nam się przydać. I Świderski w tym wypadku tym swoim sprytem, tym swoim pozycjonowaniem, tak jak mówiłeś, Kamil, tym, że był po prostu bardziej mobilny i też, że wydaje mi się, że obrońcy albańscy nie zdążyli się w porę do niego jakby zaadaptować. Bo rzeczywiście był no, duży fokus, duże skupienie na Lewandowskim. Oczywiście to jest jasne i to jest pewne dlaczego. Adam Buksa z kolei, mimo tego, że spadło na niego kilka pozytywnych opinii po tym spotkaniu. Ja uważam, że to nie był jego wcale taki rewelacyjny mecz. Momentami Buksa nie wniósł dobrze i bardzo mi się nie spodobał chociażby moment, kiedy on dostał żółtą kartkę, bo to były tak naprawdę dwa wejścia Buksy ostre w krótkim czasie
I moim zdaniem on wtedy pokazał taką słabą psychikę. To, że nie wyszła mu jedna akcja, był bardzo sfrustrowany, sfaulował raz. Moment później sfaulował drugi raz, załapał żółtą kartkę. No po co? Ja tego nigdy nie rozumiem, bo to było na połowie Albańczyków. Absolutnie nie było tam konieczności, by kogokolwiek faulować. Ja rozumiem chęci, ale też trzeba czasem swój temperament po prostu uspokajać i kontrolować. Fiderski na pewno zapunktował najbardziej wśród tych chłopaków i myślę, że no być może właśnie to jest dla niego teraz dobry moment, by wybić się do tej jedenastki, by rzeczywiście udowodnić dla Paulo Sousy, że powinien być tym jego pierwszym wyborem. Tak jak mówiłem, na razie to jest jeszcze za wcześnie, by stawiać go obok Roberta w duecie, no ale spójrzmy teoretycznie na sytuację jego konkurentów. No, Milik wraca dopiero co po kontuzji, ciężko będzie mu odbudować formę. Krzysztof Piątek zresztą tak samo i nie ma wcale lekko w Hercie Berlin, mimo tego, że niedawno zanotował trafienie. Buxa, który no, w Stanach radzi sobie całkiem nieźle, ale no, nie ukrywajmy, że jeszcze to nie jest zawodnik, który zasłużył na to, byśmy go z marszu wstawiali do wyjściowego składu polskiej reprezentacji, więc na pewno Świderski dużo zyskał, ale jeszcze sporo musi się napracować, byśmy stworzyli ten duet Lewandowski-Świderski tak permanentnie. Ja uważam, że generalnie Karol Świderski jest taki trochę, w cudzysłowie, milikowaty. To znaczy, że no jest dość podobnym zawodnikiem do Arkadiusza Milika. Też operuje lewą nogą, też nie jest taką typową dziewiątką, no bo to nie jest typowy napastnik, który będzie tłukł się z obrońcami. I właśnie a propos tej walki z obrońcami, ja uważam, że tutaj takiego stałego duetu możemy nie widzieć po prostu, tylko że ten drugi napastnik obok Roberta Lewandowskiego będzie dochodził w zależności od tego, jaką specyfikę gry przyjmiemy na dane spotkanie i z jakim rywalem będziemy się mierzyć. Bo pamiętamy mecz z Anglią i wtedy, zresztą w ogóle, chodzi mi o to, że gdy będziemy grali taki mecz, w którym będziemy grali długą piłką, gdzie tam nie będzie za bardzo jak pograć sobie krótkimi podaniami, wtedy możliwe, że Adam Buxa będzie bardziej preferowany przez Paulo Sousę ze względu na to, żeby odciążyć Roberta Lewandowskiego z tej walki z obrońcami. Tak jak to miało miejsce w meczu z Anglią na Stadionie Narodowym, gdzie grali Buxa i Lewandowski i generalnie no, dużo piłek, wydaje mi się, że większość piłek długich była grana na Adama Buxę, który miał za zadanie walczyć z Johnem Stonesem czy z Harrym Maguire'em, a jednak Robert Lewandowski był od tego odciążony i odnoszę wrażenie, że tak to może wyglądać. A gdy będziemy mieli spotkanie z jakimiś rywalami, gdzie wiemy, że będzie bardziej gra krótkimi podaniami, wtedy możemy oglądać duet Lewandowski-Świderski, który będzie, no gdzie jednak mimo wszystko Karol Świderski jest zawodnikiem trochę bardziej technicznym niż Adam Buxa. Oczywiście Buxa jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie, ale uważam mimo wszystko, że tutaj trochę Karol Świderski jest jednak trochę wyżej, jeśli o to chodzi. No na pewno Karol Świderski ma bardzo dobry czas w reprezentacji, bo co nie zagra, co praktycznie co nie dotknie, to strzela i jeszcze to tak, tylko że do pełni szczęścia brakowało, żeby mu wpadł ten gol z Anglią, to co Jordan Pickford wypijał piłkę i nabił Świderskiego. Gdyby to wpadło, to już po prostu byłby znak, że Świderski musi grać, bo przynosi szczęście, a tak no tak już mówiąc całkowicie serio, to naprawdę wydaje mi się, że może to tak wyglądać na zasadzie tego, że mamy taki plan na ten mecz, to wychodzi Buxa, mamy taki plan na ten mecz i taki jest rywal, to wychodzi Świderski. I nie zdziwię się, jeśli przez jakiś najbliższy czas nie zobaczymy takiego stałego duetu napastników. No więc mamy okazję do tego, aby się cieszyć, bo mamy właśnie rywalizację w ataku, mamy wygraną z Albanią, no i zajmujemy teraz drugie miejsce w tabeli grupie I. Mamy 17 punktów, Anglia ma 20, trzecia Albania ma punktów 15. No i tak naprawdę można powiedzieć, że już jesteśmy jedną nogą w tych barażach, bo
z Andorą. Myślę, że bez problemu wygramy. Z Węgrami też raczej punktów nie powinniśmy stracić, patrząc na ten mecz z Albanią, chociaż też przypomnijmy, że Węgrzy wczoraj urwali punkty Anglikom, więc to też jest ciekawa sprawa. No ale to oczywiście nam w kontekście walki o pierwsze miejsce nic nie daje, bo jednak 3 punkty i mecze ewentualne jeszcze Anglików w tej końcówce eliminacji są na tyle łatwe dla nich, że raczej nie powinny się tutaj wydarzyć jakieś nie wiadomo jakie cuda i że wyjdziemy raptem z pierwszego miejsca. Nie wiem, czy jeszcze chcecie porozmawiać o Robercie Lewandowskim, bo też tak pół żartem, pół serio, lekki dołek wpadł. W ostatnich meczach bramek nie strzelał, w ostatnich 4 w zasadzie meczach bramki nasz kapitan nie strzelił zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Czy myślicie, że teraz jak wróci do Niemiec na mecz z Bayerem Leverkusen, to już no, ta maszyna totalnie eksploduje i popisze się, nie wiem, Lewandowski dubletem albo nawet hat-trickiem? Myślę, że wróci. Przecież to jest naczelna linijka jego hejterów, że w lidze strzela, a w kadrze nie strzela. Więc on musi znowu dać im tę pożywkę do tego, by oni mogli go tam obrzucać mięsem. Ale no ogólnie ja prawdę powiedziawszy nie mam nic większego do zarzucenia dla Lewandowskiego. To jest zawodnik, który zbyt często ratował nas z opresji, na którego barkach niejednokrotnie był taki ciężar, że nawet jemu może mecz. I myślę, że też zespół mu specjalnie w tym nie pomagał, bo troszeczkę Lewandowski był taki przyklejony do pozycji. Kiedy starał się też schodzić do boku, tam miał jeszcze mniej miejsca i było tak naprawdę mu jeszcze ciężej. Ten mecz z Albanią był dla niego po prostu bardzo trudny i ja osobiście nie mam do niego jakichś większych obiekcji. Rzeczywiście być może krytyka się jakaś tam mniejsza bądź większa należy, bo jednak to jest lider, tak? Ale no ważne, że wynik jest przynajmniej korzystny i co do tego, no po prostu uważam, że to jest za mało, by wylać na Lewandowskiego jakieś duże wiadro pomyj, ale jeśli chodzi o takie inne kwestie, no to Tymoteusz Puchacz to jest zawodnik, którego ja dalej nie rozumiem, który być może, tak jak Kuba mówiłeś, dawał jakieś życie, dynamizował akcję i często był przy piłce, ale to niewiele dawało, tak naprawdę niewiele z tego wynikało. I nie wiem, jakim cudem Tymoteusz Puchacz może grać w podstawowym składzie polskiej reprezentacji, mając na ławce Przemysława Frankowskiego, zawodnika, który w Ligę radzi sobie po prostu znakomicie, a dodatkowo jest grać na obydwu stronach. On tak naprawdę we Francji został przystosowany do lewej flanki, bo na prawej ma konkurenta, który jest nie do wygryzienia, Jonathana Clausa, ale też oczywiście może wrócić i na prawą stronę, wobec czego w momencie, kiedy nie mamy tych wahadeł obstawionych jakimiś pewniakami, myślę, że Frankowski powinien być absolutnie pierwszorzędnym pikiem w przypadku lewej bądź prawej strony. To już zostawiam do wyboru dla Paulo Sousy, ale Przemysław Frankowski powinien być w wyjściowym składzie na to spotkanie. No, na pewno ja też nie doszukuję się tu nie wiadomo czego, bo już niektórzy tu w internecie pewnie zaraz będą pisać, że kryzys Lewandowskiego, że to, że tamto. Spokojnie, on wróci do strzelania. Być może nawet w takim stylu, Kamil, jak powiedziałeś, że zagra z tym Bayern Leverkusen, wpakuje im dublet albo hat-tricka i najlepiej jeszcze, żeby tak przyłożył palec do ust w geście uciszenia, uspokojenia wszystkich zaniepokojonych i będzie dobrze. Przecież to jest maszyna do strzelania bramek i tak naprawdę nie ma o czym dyskutować. Lewy wróci do strzelania prędzej czy później. A jeśli on jest, ja myślę, że, znaczy wiadomo, no, każdy napastnik chce strzelać dużo bramek, ale umówmy się. Myślę, że Robert Lewandowski nie płakał wczoraj w szatni przez to, że nie strzelił bramki, skoro zespół wygrał ten bardzo ważny mecz. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, pewnie był trochę wkurzony na to wszystko, bo chciał dopisać kolejne trafienie na swoje konto, ale generalnie myślę, że no, rozpaczy tam zbyt dużej nie było, bo cel został wykonany. Celem było komplet punktów na tym zgrupowaniu. Taki cel został
wykonany, powtórzę się, ale to, że Lewandowski nie zdobył bramki, to jest kwestia poboczna, która no jego pewnie trochę poboli, ale poboli, poboli i przestanie. Dobrze, to przejdźmy do zapowiadanego drugiego tematu dzisiejszego odcinka, więc do Ligi Narodów, trochę zapomnianej przez niektórych Ligi Narodów, bo wiadomo, że to jest taki turniej drugiego rzędu. Niektórzy nie zwracają nawet na niego za bardzo uwagi, no ale my poświęćmy chwilę, bo jednak nie za wiele się działo w tej przerwie reprezentacyjnej. Wiadomo, że były też inne mecze eliminacyjne, ale nie za bardzo chyba one, myślę, Polaków interesują. Oczywiście można wspomnieć o hat-tricku Cristiano Ronaldo, który strzelił właśnie trzy bramki w meczu z Luksemburgiem. No ale przejdźmy do Ligi Narodów. Od tego mini turnieju może zacznijmy właśnie, bo od meczów półfinałowych. Pierwsze starcie to był mecz Włochów z Hiszpanią. Na San Siro właśnie zostali Włosi pokonani przez Hiszpanów i to na pewno jest niemały rewanż za Euro, za to, że Włosi wyeliminowali właśnie ekipę Luisa Enrique. No i czy waszym zdaniem zasłużenie tutaj Hiszpania wygrała, czy generalnie podobała wam się gra kadry La Fura Roja? Myślę, że ogólnie, jeśli chodzi o te ogólnie przerwę na Ligę Narodów, jaką miały te cztery reprezentacje, to Hiszpanie mogą być z niej bardzo zadowoleni, bo to jest zespół, który powoli odnajduje tę stabilizację. Oczywiście są po przyzwoitym występie na Euro, ale jednak ta przemiana generacyjna, która oczywiście trwa od momentu tej złotej ery Hiszpanów, jaką możemy śmiało nazwać, a więc lat 2008-2012, nie wyglądała dla nich na pewno aż tak płynnie, jak oni by tego oczekiwali. Tymczasem w tej przerwie pojawiło się kilku zawodników, którzy pokazują, że oni już będą w stanie po prostu te wziąć na swoje plecy. Mamy Ferrana Torresa, który świetnie spisał się w tym spotkaniu. Mamy chociażby młodego Gaviego, który też no, jest dla mnie absolutnym fenomenem. Ja nie wiem, jakim cudem dalej taki zawodnik mógł zagrać na spotkaniach tej rangi z takimi rywalami, będąc graczem z rocznika 2004, ale rzeczywiście widzę w nim ogrom talentu i nie dziwię się, że Luis Enrique też daje mu taki kredyt zaufania, bo już rozmawialiśmy sporo o Gavim przy okazji ostatniej audycji, gdzie skupiliśmy się między innymi na temacie Barcelony. To jest, myślę, to, co daje Luis Enrique daje Gaviemu to, czego nie daje mu Ronald Koeman na ten moment, bo Luis Enrique daje mu nie dość, że minuty, to jeszcze wspiera go bardzo słownie i mentalnie. Ronald Koeman stawia go do składu, ale bardziej pokazując też potem w jakichś wywiadach czy konferencjach, że jest do tego zmuszony. Za to Luis Enrique mówi, że w tym zawodniku jest potencjał i że dlatego na niego stawia. Oczywiście było też sporo doświadczonych graczy, którzy też na pewno mieli duży impact. No a co do Bo to prawdę powiedziawszy, to ta ich reprezentacja, nie wiem, czy to jest taki trochę osiadanie na laurach, co w sumie nawet by się łączyło z Włochami, to powiedzenie, czy w jaki sposób mamy to interpretować, ale nie ukrywajmy, że ich chociażby krajowa piłka, jeśli chodzi o Serie A, też notuje ostatnio kryzys. Tam zawodnicy naprawdę nie prezentują się tak, jak powinni, nie prezentują tego swojego poziomu, jaki na pewno by chcieli i jakiego byśmy od nich wymagali. I reprezentacja też myślę, że po tym Euro może za pewien regres. No być może to nie był jakiś taki wielki turniej, tak się mówi o Lidze Narodów, ale też stawką w nim jest chociażby miejsce na Euro, tak? Nie na Mistrzostwach Świata. Bezpośredni awans na Euro. Tak jest, na Euro. Tak jest. Już nie chciałem gafy zawalić temu, tak zapytałem kontrolnie. Więc to też nie jest do końca tak, że gra się o kompletną pietruszkę, bo grając w takiej Lidze Narodów można też sobie zaoszczędzić siły. Zwłaszcza, że te mecze w fazie eliminacyjnej jednokrotnie toczą się z rywalami, którzy chcą zrewanżować sobie te różnice poziomowe ostrą grą, takim kopaniem przeciwnika, agresywnością. My już niejednokrotnie się z tym spotykaliśmy. Pierwszy mecz z Albanią między innymi tak wyglądał, gdzie nasi rywale grali
bardzo ostro i kartki sypały się od pierwszych minut, więc w ten sposób zespół niejednokrotnie jest w stanie sobie oszczędzić mimo wszystko sił, jest w stanie oszczędzić zdrowia swoim zawodnikom, więc no cóż, no dla Włochów może to był też taki lekki poligon, ale mimo wszystko to, który na ten moment dalej przechodzi te pewne badania i testy, i myślę, że La Furia Roja wypadła naprawdę znakomicie, patrząc na to, że Włochów no praktycznie mimo wszystko zgasili. No wynik może na to nie pokazuje, ale no nie ukrywajmy, że to oni są zespołem, który wyszedł zasłużenie zwycięsko z tego spotkania. I w finale z Francuzami, do którego pewnie za moment też przejdziemy, też myślę, że spisali się bardzo przyzwoicie. No na pewno tutaj widać było, że Hiszpanie chcą posiadać piłkę, ale to nie było też takie posiadanie piłki, aby tylko ją mieć, bo od początku meczu z tych wielu podań, które wymieniali zawodnicy reprezentacji Hiszpanii, coś wynikało i no okej, można powiedzieć, że czerwona kartka Leonardo Bonucciego no, sprawiła, że La Roja miała przewagę liczebną i wtedy grało jej się jeszcze łatwiej. Tylko ta gra wyglądała bardzo podobnie już przed tą czerwoną kartką. To nie było tak, że nagle Bonucci dostaje czerwoną kartkę i ni z gruchy, ni z pietruchy mamy taką kolosalną przewagę Hiszpanów. Tam Włosi naprawdę nie byli jacyś turbo aktywni, nie mieli też zbyt wielu kontrataków, więc naprawdę Hiszpanie mogli imponować w tym meczu. No po tej czerwonej kartce to już była dominacja totalna i tak naprawdę, żeby nie błąd Jeremiego Pino i ojejku, teraz sobie nie przypomnę, kto tam jeszcze błąd popełnił przy tej straconej bramce, to byłoby 2-0 pewnie do końca i po balu, tak, i Włosi by nawet nie doszli do słowa. Także tutaj Luis Enrique postawił na swoim, mówił przecież zresztą przed meczem, że on się zna na piłce lepiej niż dziennikarze, którzy zadają mu pytania i udowodnił to, że zna się lepiej na piłce niż dziennikarze. Wystawił sobie Gaviego, Gavi też się nie wystraszył tego debiutu z tak mocnym rywalem, także no, niech Luis Enrique działa dalej po swojemu, bo wychodzi to na dobre tym Hiszpanom. No i też kończy się seria 37 meczów bez porażki reprezentacji Włoch. Długo to trwało, bardzo duże to było osiągnięcie, można powiedzieć, dla Włochów. Przecież przyczyniło się nawet do wygrania Euro. No ale tak jak Maciek mówił, no już jednak ten poziom, czy to Ligi Włoskiej, czy teraz właśnie reprezentacji lekko opadł. Też być może ja przynajmniej takie odniosłem wrażenie, że może Włosi zbyt luźno podeszli do tej Ligi Narodów, tak po prostu potraktowali to jako po prostu drugorzędny turniej, na którym nie za bardzo trzeba się starać i po prostu tak to wyszło, ale też nie ujmujmy nic Hiszpanom, tak jak mówiliście, naprawdę bardzo dobrze wyglądali. Dobrze, przejdźmy do meczu drugiego półfinałowego, który był równie ciekawy, a może nawet jeszcze bardziej ciekawy niż ten mecz Włochów z Hiszpanią, bo tam były zwroty akcji. Belgowie prowadzili 2 do 0, ale ostatecznie przegrali 2 do 3. Można powiedzieć, że Francja powoli wraca do tego, co prezentowała chociażby na Mistrzostwach Świata, czyli była taka wyrachowana, ale też skuteczna, no i potrafiła odwrócić losy tego spotkania. Było grubo, mówiąc kolokwialnie. Było naprawdę grubo. To był niesamowity mecz, absolutnie. I myślę, że do takiego spotkania też po części wymagamy od tego typu reprezentacji, tej klasy reprezentacji, tak wypchanymi gwiazdami po brzegi, ale też no, niektórzy mimo wszystko do tej Ligi Narodów, a takie mecze myślę, że jednak potrafią pokazać, że i te rozgrywki są w stanie nam przynieść bardzo dużo emocji. Belgowie zaczęli ten mecz no, praktycznie idealnie, bo już po pierwszej połowie prowadzili 2 do 0. Generalnie defensywa Francuzów no, dalej nie jest sektorem, gdzie możemy powiedzieć, że to wygląda przyzwoicie, że to wygląda tak, jak powinno wyglądać. I zresztą później było jeszcze gorzej, później w sensie w następnym spotkaniu, kiedy z gry wypadł Rafael Varane i myślę, że no, on jest generalnie
spoiwem w tej defensywie, a kiedy go nie ma, to jest jeszcze gorzej. I skoro nawet w sytuacji, kiedy Varane jest na boisku, tak Belgowie sobie początkowo radzić, to co dopiero się dzieje, kiedy go nie ma, to już takie spotkania widzieliśmy i na pewno Francuzom jest wtedy jeszcze ciężej, ale przede wszystkim myślę, że ważniejsze jest dla Kogutów to, że udało się w końcu znaleźć jakąś taką symbiozę w tym ataku, bo to jak funkcjonował duet Mbappe-Benzema, no za ich plecami nieco mniej widoczny, nieco mniej aktywny Griezmann, ale no też trzeba się przede wszystkim właśnie skupić na tych dwóch panach z przodu, no to absolutna poezja, no niesamowite po prostu, to jak ci świetnie się razem odnajdywali, ta bramka kontaktowa na 2-1 to coś niesamowitego, to jak Mbappe łatwo poruszył się z piłką, jak kapitalnie wyłożył dla Benzemy i ten z jaką precyzją wykończył tę akcję, no coś kapitalnego. Później Francuzi złapali jednak ten wiatr w żagle. Troszeczkę oni jednak potrafił się motywować. Przypomniała mi się nieco sytuacja jak ze Szwajcarią, kiedy po wybronionym karnym przez Hugo Llorisa, kiedy nie trafił Rodriguez, tak naprawdę trójkolorowi zaczęli dominować w spotkaniu i myślę, że było tak trochę w tym meczu z Belgią, że oni zaczęli powolutku odbudowywać się, wracać do tego spotkania. No i ostatnio zwycięsko. Oczywiście tam było też dosyć gorąco w końcówce, bo najpierw gola strzelił Romelu Lukaku, który został jednak nieuznany, ale ostatecznie to Theo Hernandez wyprowadził Francuzów na prowadzenie, jak się okazało, doprowadził ich do finału Ligi Narodów. Theo Hernandez, który swoją drogą też jest jednym z wygranych tego zgrupowania, bo pokazał niesamowitą klasę grając na wahadle, udowodnił, że formę z klubu jest w stanie przenieść na poziom reprezentacyjny, no i ogólnie myślę, że ten mecz był Francuzów. Ja sam go troszeczkę interpretuję jako taką odbudowę po tym no, dramacie, jaki wydarzył się ze Szwajcarią, bo możemy to powiedzieć wprost. To był mecz, gdzie Francuzi znieśli tę presję i się odbudowali, pokazali swoją klasę i profesjonalizm i jako sympatyk trójkolorowych patrzę bardzo optymistycznie na przyszłość, bo widzę, że rzeczywiście oni wyciągają powoli te błędy. Tak jak wspominałem, dalej jest dużo pracy nad linią defensywy, ale jeśli chodzi o atak, no powoli zmierza to ku dobrym kierunkom. Myślimy chociażby o tym, że w następnym sezonie chociażby moglibyśmy w Lidze Hiszpańskiej oglądać duet w ataku Kylian Mbappe, Karim Benzema, który grałby ze sobą regularnie na poziomie klubowym. No strach się bać, jak oni by po czymś takim wyglądali i na poziomie reprezentacyjnym, kiedy oni by pracowali ze sobą na co dzień. To byłoby absolutnie zabójcze duo. No tutaj na pewno mieliśmy do czynienia z taką odbudową w ciągu tak naprawdę no, kilku minut, bo tak szybko jak Belgowie objęli prowadzenie, bo oni no, w niedużym odstępie czasu zdobyli te dwie bramki, tak potem Francuzi jeszcze szybciej tak naprawdę doprowadzili do remisu i nie, ja już myślałem w przerwie sobie, że no wreszcie Belgowie dojdą do jakiegoś finału, że wreszcie będzie im dane zagrać taki mecz, który może pozwolić temu złotemu pokoleniu belgijskiego futbolu na wygranie czegokolwiek, ale no już chyba powoli sami Belgowie teraz są na to nadzieję, bo tak wydaje mi się, że Mundial w Katarze będzie ostatnią szansą na to, żeby ci Belgowie mogli coś wygrać, tylko zastanawiam się, czy oni na pewno mają zespół na to, żeby wygrywać, żeby wygrać no chociażby Mistrzostwo Świata, bo mamy wiele drużyn, które są po prostu bardzo mocne i które potrafią przepychać takie ważne mecze. Właśnie, no mamy przykład Francuzów, którzy no dwa razy przegrywali w tym turnieju i ostatecznie wygrali ten turniej, tak? A Belgowie no, prowadzili dwiema bramkami w półfinale i tak szybko stracili to prowadzenie, także tutaj naprawdę już chyba nic nie uda się tym Belgom wygrać. A jeśli chodzi o Francuzów, to na pewno jest ten cały ten turniej jest pewną rehabilitacją za nieudane euro i tak jak Maciek powiedział, wydaje się, że idzie to w dobrą stronę. Też zmiana systemu pozwoliła chociażby na wdrożenie Theo Hernandeza, który jest niesamowity na tym wahadle i no,
Francuzi będą mieli z niego bardzo dużo pożytku. Odpowiadacie już na pytanie jeszcze przeze mnie niezadane, bo Maciek poruszył temat Mbappe, Benzemy, o co też miałem później zapytać, a teraz Kuba powiedział o Belgu, o Belgach dokładnie to, co też chciałem zapytać, czyli właśnie tą złotą generację. Chwalicie obaj Teo Hernandeza, ale chyba jego brata to aż tak nie można pochwalić, bo Lucas Hernandez popełnił błąd przy jednym z goli, dokładnie chyba przy bramce Romelu Lukaku, jeśli dobrze pamiętam. No i to też miało konsekwencje, bo potem przecież w finale już Lucas Hernandez nie zagrał, już tak właśnie przechodząc płynnie do finału. To była waszym zdaniem właśnie odpowiednia zmiana, że już Lucas Hernandez nie zagrał, a w jego miejsce wszedł Kimpembe? Odnośnie samych braci Hernandezów, to zdecydowanie, o ile Lukas skradł nasze serce na mundialu w Rosji, tak teraz doszło do tej zmiany w hierarchii, bo to Teo zaczyna się wywyższać. Oczywiście Lukasowi bardzo przeszkadzały w ostatnich latach te kontuzje, które się w moment, kiedy on potrzebował stabilizacji, przenosił się do Bundesligi, wchodził w zupełnie na inny poziom i na inne warunki ligowe, a wtedy często łapały go te urazy. Ale też chociażby ta sytuacja właśnie w Bayernie, jaka jest obecnie, pokazuje, że Lucas Hernandez nie jest zawodnikiem, na którym do końca można polegać. Bo spójrzmy na to, ile Bayern w ostatnim czasie sprowadzał stoperów. Przecież nawet w tym okienku został doprowadzony kolejny Francuz, notabene, do defensywy. Dają tu Upamecano, którego też w finale zobaczyliśmy, o którym też kilka jeszcze słów wspomnę w swojej wypowiedzi. Co do tej zmiany, no ja o Kimpembe mówię zawsze, że to nie jest stoper, który... I on nie potrafił tego zapewnić ani na poziomie reprezentacyjnym, ani przede wszystkim w Paris Saint-Germain, gdzie myślę, że przede wszystkim tego się od niego wymaga, kiedy na przykład nie ma Marquinhosa, bo no, tam nie ma kogoś takiego, który by dalej wszedł w buty Thiago Silvy, gracza, który tą defensywą dyrygował, który ją rozstawiał. I troszeczkę mamy tam taką diarchię między Kimpembe a Marquinhosem, która nie do końca najlepiej się odbija w klubie. Ale jeśli chodzi o samą reprezentację, to wydaje mi się, że Didier Deschamps na pewno zmiany poczynił względem półfinału, a finału. Bo chociażby została przebudowana linia defensywy, która grała na pewno lepiej niż w meczu z Belgią, ale też i zmiana w środku pola. Postawił ostatecznie Deschamps na młodego Tchouaméniego, zrezygnował z Rabiot, który mam wrażenie, że w reprezentacji jest tylko i wyłącznie ze względu na jakieś wcześniejsze zasługi, ze względu na wcześniejsze dobre imię. Generalnie Rabiot, mam wrażenie, że jest zawodnikiem, który z poziomem nie dojeżdża od momentu, kiedy skłócił się z zarządem PSG. Na pewno nie jest ten zawodnik, który ze swoich młodych lat błyszczał w zespole z Parc des Princes. W lidze włoskiej na pewno nie dojeżdża z poziomem i w reprezentacji jest podobnie. Za to o Tchouaménim było bardzo głośno po tym finale, ponieważ on po prostu pokazał w nim jakość, pokazał w nim jaja, bo partnerem Pogby nie był przecież w tym meczu N'Golo Kanté, a więc pewniaczek, zdaniem niektórych kandydat do złotej piłki, a właśnie młodziutki 21-letni zawodnik AS Monaco. I już pojawiły się plotki o tym, że 35 milionów na stół wykłada Real Madryt. I to jest taka woda na młyn właśnie tego typu pogłosek. Ale po prostu Tchouaméni wytrzymał ten finał, jeśli chodzi o takie czysto spojrzenie na zespół Francji. Te zmiany były po prostu bardzo dobre, trafione Didier Deschamps i z tego może być na pewno zadowolony. Troszeczkę jak Paulo Sousa, miał kilku zawodników do zmiany, znaczy on przerotował swój skład ze spotkania na spotkania, nie w trakcie któregoś z tych meczów, ale no, te zmiany wyszły na pewno pozytywnie. Jeśli chodzi zaś o samego Upamecano, kończąc moją wypowiedź, bo powiedziałem, że też kilka słów o nim wspomnę, no to on się w finale nie popisał i to też jest, myślę, taki dowód. Francja ma dużą rotację w defensywie, tak na pewno nie ma takich czystych pewniaków, bo Upamecano zawalił przecież przy golu Mikela Oyarzabala i tak naprawdę to się stało dosłownie momentalnie po zejściu z boiska Rafaela Varane, który no, załapał kontuzję, musiał zejść z boiska, pokrał troszeczkę Upamecano i już było widać tę taką destabilizację, już było widać taki chaos, więc jeśli chodzi o defensywę, no jeszcze raz
Francuzi muszą nad nią popracować, ale jeśli chodzi ogólnie o te zmiany, znakomite Didiera Deschamps, po prostu, znakomite. No wiesz, Kamil, póki za Lucasa Hernandeza nie musi wchodzić Clement Longley, tylko może wejść Presnel Kimpembe, to zmiana nie będzie taka zła. A tak mówiąc, znaczy całkowicie serio, to było serio, bo Longley jest tragiczny, ale widać było, że Deschamps dobrze rozczytał ten mecz półfinałowy, wiedział, gdzie były słabsze punkty i po prostu tam, gdzie te punkty się znalazł, pozmieniał i wyszło mu to jak najbardziej na dobre, bo faktycznie Francuzi w finale prezentowali się zdecydowanie lepiej, przede wszystkim jeśli chodzi o grę defensywną, bo co do ofensywy to tam nie można mieć jakichś większych zastrzeżeń, jeśli chodzi zarówno o mecz z Belgią, jak i o mecz z Francją, z Hiszpanią, przepraszam. Ale obrona z Belgią wyglądała naprawdę słabo i tutaj Deschamps, tak jak powiedziałem, rozczytał to, wiedział co zmienić, zmienił, no i wyszło mu to na dobre. No, czekamy na duet w Realu Benzema Mbappé. Kto wie, być może doczekamy się również duetu Tchouaméni Kamavinga. Kto wie, być może taki duet w środku pola królewskich też za jakiś czas będzie miał miejsce. Wiadomo, że na razie to są tylko plotki, jakieś spekulacje. No nie możemy zakończyć tego tematu finału bez poruszenia tej kwestii bramki Kyliana Mbappé, bo to jednak była dość duża kontrowersja. Dla was, waszym zdaniem, wiadomo, że to są przepisy i takie jest prawo piłkarskie, że piłkarz jako obrońca dotknie w takiej sytuacji, jakiej dotknął piłkę Eric Garcia, to spalonego nie ma. Oczywiście, jeśli państwo nie widzieli tej sytuacji, to proszę sobie odwinąć, bo trochę trudno jest to opisać. Wiadomo, piłka spadała i obrońca chciał ruszyć na nią. Oczywiście nieczysto trafił w piłkę i gdzieś tam tylko ją lekko szurnął, ale to spowodowało, że znajdujący się na pozycji spalonej Mbappe do piłki dopadł i no i później jednak wykończył akcję jak rasowy snajper. No ale czy waszym zdaniem to jest z duchem gry, czy takie sytuacje powinny mieć miejsce, czy właśnie temu, że taka akcja miała miejsce w meczu, no, który był no, przez wielu ludzi oglądany, myślę, bo to jednak Francja, Hiszpania, finał Ligi Narodów. No i czy ten przepis nie zostanie zmieniony właśnie przez to, że tyle kontrowersji się wokół tego gola pojawiło? Bardzo, bardzo, bardzo ciężkie są zawsze takie. Bo ktoś mimo wszystko zostanie, można powiedzieć, pokrzywdzony w takiej sytuacji. No i jeśli chodzi o samo pytanie, czy to jest z duchem gry? No, teoretycznie powiedziałbym, że jest, bo jednak powiedzmy, że bardziej faworyzuje to jednak napastnika i powiedziałbym, że to jest trochę tak jak z tymi kosmetycznymi spalonymi. Troszeczkę na to czasami nie da się wpłynąć i to jest zawsze taki punkt, kiedy mamy te dwie opinie. Mi ogólnie ciężko jest zająć jakieś stanowisko w tej sytuacji, bo na pewno w obliczu tego, jakiej rangi był to mecz i jakiej wagi był ten gol, to jest dużo kontrowersji związanych z tym trafieniem. Jak sam czytałem na Twitterze, no większość ludzi wstawiła się za Hiszpanami. Mimo wszystko sam jestem w stanie zrozumieć, że ta bramka została puszczona, mimo tego, że jestem, no oczywiście sympatyzowałem w tym meczu z Francuzami, to tutaj nie będę ukrywał, ale też po prostu tak z czystego ludzkiego punktu widzenia. Wydaje mi się, że takie gole, że takie sytuacje mogą być puszczane, chociaż no to jest naprawdę bardzo niewygodny temat. I to jest trochę tak jak z tymi właśnie kosmetycznymi spalonymi, gdzie niby zawodnik jest, wystaje poza linię, ale z drugiej strony no to są takie centymetry wręcz, że zastanawiamy się, czy my nie popadamy przypadkiem w paranoję. I w tej sytuacji no ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście piłka jednak zmienia też trochę swój tor lotu po kontakcie z obrońcą. Ciężko jest przewidzieć, co się potem wydarzy. I może właśnie ze względu na taki aspekt gra powinna być puszczana, że jest ten taka doza losowości, że nie jesteś w stanie do końca przewidzieć, co się wydarzy, więc jakby nie ma tutaj strony, która będzie w jakiś sposób, nie wiem, faworyzowana czy coś w tym stylu. Ale ciężko mi jest po prostu zająć jakieś jednoznaczne stanowisko w tej sytuacji.
Dałeś mi sporo zagwozdkę tym pytaniem, Kamil, muszę powiedzieć. A ja zajmę jednoznaczne stanowisko i powiem, że ten przepis jest bezsensowny, bo co ma zrobić obrońca w takiej sytuacji? Czyli żeby był spalony, Eric Garcia powinien po prostu puścić piłkę do Kyliana Mbappé i w ogóle nie próbować przeciąć podania, ale gdyby okazało się, że jednak nie było spalonego, to wtedy Garcia puściłby piłkę na darmo, a Mbappé by sobie pobiegł i strzelił bramkę. Także nie wiem, nie wiem, kto to wymyślił, szczerze mówiąc, i chciałbym poznać tą osobę, bo ciekawe pomysły ma. No, po prostu jest podanie, przecież to, że piłka idzie do Mbappé, który jest na spalonym, jasno wpływa na zachowanie Erika Garcia. Gdyby tego Mbappé nie było, Garcia też by tej piłki nie brał, tylko ona by sobie poleciała, podejrzewam, że do Unaia Simona. Także nie mam pojęcia, jak ktoś mógł na coś takiego wpaść, bo po prostu no, to jest pozbawione sensu, bo obrońca sam nie wie, co ma robić w takiej sytuacji. Obrońca nie chce dopuścić do tego, żeby piłka poleciała do napastnika, który w momencie podania był na spalonym, ale przez to, że ten tylko delikatnie dotyka piłkę, tego spalonego nagle nie ma. No to ja nie wiem. I ciężko mi to naprawdę pojąć. Nie rozumiem tego i turbo się zdziwiłem, kiedy okazało się, że ten gol został uznany. Po prostu wydaje mi się, że może być, Kamil, tak jak powiedziałeś, że to, że taka ranga meczu, że taki jaskrawy przykład, to może sprawić, że ten przepis zostanie dość szybko zniesiony. No ja już tak kończąc powiem od siebie, że dla mnie ten gol właśnie też nie powinien być uznany, no ale to oczywiście dlatego, że po prostu dla mnie to nie było z duchem gry, no bo jak ma się właśnie, tak jak Kuba mówi, zachować obrońca? Obrońca jest po to, żeby piłkę przeciąć, a nawet jeśli mu to nie wyjdzie, no to ma jakąś asekurację w postaci, nie wiem, bramkarza, który jest z tyłu, albo właśnie ewentualnej sytuacji, kiedy mógłby być spalony, no a skoro był Mbappe na spalonym, no to były i tego już się nie zmienia. Intencja podania była taka, żeby piłka trafiła właśnie do piłkarza PSG, a że trafiła w takim miejscu, kiedy on nie powinien się znajdować w tej właśnie sytuacji, w której się znalazł. No ale no, trudno, już takie rzeczy, takie nie takie wałki powiedzmy były w piłce nożnej. Nie mówię, że to jakiś był wielki, kuriozalny błąd, ale jednak się przydarzył. No dobrze, kończymy na dziś piłkarską pogadankę. Pogadaliśmy lekko ponad godzinę o tych wydarzeniach w przerwie reprezentacyjnej. Czekamy, tak jak mówiłem na początku, na powrót, czy to Ekstraklasy, czy to najlepszych lig świata. Za dziś dziękujemy jeszcze raz, a za dziś dziękuję Maciej Jędrzejak. Kłaniam się. Kuba Duda. Dziękuję bardzo. Oraz Kamil Aleksandrowicz. Do usłyszenia za tydzień.